W moich rękach po raz kolejny pojawiła się tabliczka, a to oznacza mojej roztomili, że kolejny gość jest na naszych łączach. Razem z nami ktoś, komu bardzo dobrze idzie w top 10 tej telewizyjnej i radiowej. Kogo przywitam? Razem z nami oczywiście Chris Oxforduo. Witam cię serdecznie. Witam cię Sebastian i wszystkich telewizorów. Fajnie się z tobą trafić. Słuchaj, w obecnej sytuacji ty i Marta, czyli ta partnerka taką sceniczną, są żeście na takim tak zwanym postojowym, czy jednak robicie? No, aktualnie są na postojowym. No chyba jak każdy muzyk, gdzie się no, gromy se tak czasami, wiesz, jakaś przez jakiegoś tam WhatsAppa albo przez Skype'a. Także no niestety, nie widzieliśmy się już, jeszcze nigdy w życiu nie miałem takiej przerwy jak teraz, w tych koncertach czy przegraniach. Także nawet Grzeg moja Cija odkurzył, więc Biłek moja Cija i Grzeg się powspominął po rakońsku, kurze zmuchnął i gumę. Czyli rozumiem normalnie, te 14 tysięcy euro skasowane przyszło do biednego muzyka w Niemcach i teraz odpoczywasz, tworzysz. Słuchaj, u nas w Polsce jest modne takie Hot 16 Challenge, to jest takie wyzwanie, kiedy trzeba zarapować 16 wersów i takiemu rapowaniu ten challenge przyjął Kabaret Drag i tam właśnie też chłopcy śpiewają o tym, że w Niemcach jest lepiej, bo 14 tysięcy euro dostali, no a u nas nic. Nie, do końca nie jest prawda, wiesz, jak ja bym miał 14 tysięcy euro, to do niego dostał. Nie, na oczy nie widziałby, tak? Ja też nie wiem, co się z moimi skubami stało. Ja jestem tylko biednym grankiem. Dobrze, ale to co, rozumiem, że co, że ten czas tak spędzacie pomimo odległości, pomimo tego wszystkiego aktywnie, bo wyście są trochę przyzwyczajeni do tej odległości jednak, co was dzieli, nie? No są przyzwyczajeni, ale teraz aktualnie Marta się znajduje w innym miejscu, tam rodzina odwiedziła w tym czasie, bo wiadomo, że nie było tych koncertów i mogliśmy sobie na to pozwolić. Ale jak powiedzieć, tak jak długo grom jeszcze mi się takie coś nie zdarzyło, żeby mnie już skręcał, już po prostu tęsknię za wami, za tymi koncertami, za tą publiką i no nie wiem, żeby to już na te wirowanie się skończyło w końcu, bo nie będzie dobrze. Słuchaj, to chyba do każdego nawet na psychika to działa, także wiesz. Każdy z nas czeka, żeby już móc normalnie wyleźć, móc normalnie działać. Fajnie, że cię znam, bo o tym byśmy chcieli pogadać, bo to jest szlagier tytułowy z waszej najnowszej płyty. Tak śmiało to idzie powiedzieć. On się bardzo dobrze kręci w naszej top 10, tej radiowej i telewizyjnej, ale cała płyta się dobrze kręci? Wiesz co, ja się z tego powodu bardzo cieszę, obserwuję akurat ta lista i bardzo jestem zadowolony. Jeszcze raz dziękujemy z Martą za oddane głosy na noc, że się ta piosenka podoba. Fajne tytuł, wiesz, fajnie, że cię znam, to jest właśnie ta płyta, jak ją mogę pokazać. Bo ona ma 14 kocków, jeden bonus, gorzko złotka miłość my trochę przyspieszyli, tak jak już wiadomo było, jeden koncert mój tato z dziećmi nagrany, trzy kocki są po śląsku. Także myślę, tak zróżnicowano trochę, zdensowano ta płyta, ale mam to myśl, ma także. Schodzi, tam, powiedzmy schodzi, jak się zrobi. Czyli tak, podsumowując, dobrze się kręci duet z Martą. Bardzo dobrze się kręci. I to nas cieszy. Tak, dlatego jest ten tytuł, to jest też, wiesz, do nas skierowane, fajnie, że się znamy, fajnie, żeby się poznali i fajnie, że się ta współpraca tak układa objawnie już. No, a ja powiem, fajnie, że się z tobą tak szło połączyć i poklachać, choć trochę ta rozmowa była krótko, ale mam nadzieję, że już następnym razem na żywo w studiu będziemy się mogli trafić. Ja też bardzo w to wierzę. Już bym chciał naprawdę, jak inno ten film zaczną startować, to ja już wsiadłem do tego pierwszego, wiesz, do pierwszego zica i lecę do was. Poczekamy na ciebie. Chris, wielkie dzięki ci za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję, wszystkiego pozdrawiam. Chris Oxforduo, to on był naszym gościem mojej rozmowy.